Odkryliśmy to na profilu zamordowanej Natalii. Ciarki to mało powiedziane. Była radosna, uśmiechnięta i tak bardzo chciała żyć. Miała dla kogo. Niestety, życie 39-letniej Natalii P.R. z Gortatowa pod Poznaniem zostało brutalnie przerwane. Tym bardziej porażające i smutne wrażenie robi motto życiowe, którym się kierowała. Czy podświadomie czuła, że czeka ją coś bardzo złego? Natalia P.R. miała plany na bliższe i dalsze życie. W weekend miała gdzieś wyjechać. Była zakochana. Co prawda jej małżeństwo się rozpadło i kobieta chciała rozwodu, ale podobno miała już nowego partnera. Niestety, w nocy z 14 na 15 czerwca 1939 roku latka zaginęła. Kilka dni później w lesie na obrzeżach Poznania znaleziono jej zwłoki. Zarzut zabójstwa postawiono jej mężowi Adamowi R., mężczyzna przyznał się do winy i chce poddać się najwyższej możliwej karze. Natalia z Gortatowa nie żyje. Jej motto życiowe wyciska łzy z oczu. Znajomi Natalii, gdy była poszukiwana i potem gdy ziścił się czarny scenariusz, podkreślali we wpisach w social mediach, że kobieta była bardzo pogodna, uśmiechnięta, przyjacielska i miała wielkie serce. Ona sama kierowała się w życiu pewną zasadą, która wiele o niej mówi. Swoje motto życiowe 39-latka z Gortatowa umieściła na profilu na Facebooku. To świadczy o tym, że było ono dla niej naprawdę ważne. Nie jest bowiem częste, żeby internauci korzystali z tej opcji na tym popularnym portalu społecznościowym. Czy Natalia przewidziała, że spotka ją coś strasznego? Tym mottem jest zdanie. Czerpię z życia garściami, jakby jutra miało nie być. I faktycznie to jutro zostało Natalii w straszliwy sposób odebrane. Trudno teraz, gdy wie się, że jej już nie ma, nie czuć ciarek, patrząc na zdanie widoczne w centralnym miejscu na jej profilu w portalu społecznościowym. Zapewne nie było tak, że 39-latka podskórnie przeczuwała, że życie ma dla niej napisany straszliwy scenariusz. To motto prawdopodobnie miało pokazywać, że Natalia żyła tu i teraz, nie chciała przejmować się problemami ani myśleć o tym, co przyniesie przyszłość. Chciała czerpać z życia garściami. Jej mąż jej to wszystko odebrał. Jej i jej synkowi.